Braliśmy udział w mistrzostwach powiatowych w Stęszewie, na których zdobyliśmy pierwsze miejsce. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bardzo dumni, chociaż było w nas mało wiary, ale jednak okazało się, że chcieć to móc i udało nam się. Różne konkurencje, bardzo łatwy był tor przeszkód. Zrobiliśmy go prawie perfekcyjnie, z wyjątkiem mnie, bo lekko się potknąłem na tym, ale ogólnie nam dobrze poszło. Przygotowywaliśmy się od 2 miesięcy. Pani Beata Andrzejczak nas przygotowała. Robiliśmy dużo testów na sali komputerowej. Jeździliśmy koło szkoły dużo rowerami. Przygotowujemy się do etapów wojewódzkich, które odbędą się 24 maja. Zajechaliśmy na miejsce i ja z Łukaszem ogólnie stwierdziliśmy, że nam się nie uda. Jedyny, kto w nas wierzył, to pani Beata i Mariusz, bo on stwierdził, że będziemy mieli pierwsze miejsce. My w to nie wierzyliśmy. I emocje były takie, że powieszono ogłoszenie z wynikami. Na początku trochę pomyliliśmy się, bo myśleliśmy, że mamy tam 4. czy tam 3. miejsce, ale po dobrym odczytaniu wyników Mariusz przybiegł do nas z wesołą buzią i oświadczył nam, że mamy 1. miejsce. Pani Beata też przybiegła do nas, popłakała się, ucałowała nas i powiedziała, że jedziemy na turniej wojewódzki. No, koledzy, jak wyszliśmy z pucharem z samochodu, zaczęli nas witać, pogratulowali nam ładnie, poszliśmy do szkoły w ten sam dzień. Dyrektora już nie było, ale zostawiliśmy puchar pani sekretarce do góry. Następnego dnia dyrektor przyszedł do nas od rana, pogratulował nam, powiedział, że jesteśmy mistrzami i wyszliśmy na dwór robić zdjęcia do gazetki kostrzyńskiej za to, że zajęliśmy 1. miejsce wśród naszego poznańskiego powiatu.